5 minut. 2 dni to przygotowywałam, a wy zjedliście to w 5 minut. A co jest na deser, mamo? Nic nie ma. Macie tu siedzieć przez 2 dni i rozmyślać o jedzeniu, które właśnie pochłonęliście. A potem może dam wam po babeczce. Kolacja była przepyszna, dziękuję. Rzadko jem domowe obiady. Jak ci idzie w pracy, Sean? O, to ty coś robisz. Tak. Piszę dla strony Ruszaj w drogę. Odwiedzam różne miejsca i piszę, czy warto wpaść na weekend. Czasem odwiedzam tę stronę. Niespokojna dusza, co? Nie, po prostu myślę o... W innych miejscach? Czasami. Tak. Tak. Zdjęcia też tam robisz. Owszem. Skąd to wiedziałaś? Bo ja rysuję. Tak? Tak. Jako ostatni powiem tak, okej? Bardzo dojrzale. Tak. Okej, dosyć. To powiedz, kiedy mam urodziny? On to wie, Riley. Ciągle to powtarzasz. Daj mu odpowiedzieć. O co wam chodzi? Idziecie czy nie? Ósmego grudnia. Co? Twoje urodziny. To jeszcze nic nie znaczy. Wiem, kiedy ma urodziny, ale ja nie zostawię jej dla wojaży. Wow. Myślisz, że jesteś fair? Tak myślę. To też będzie fair. O której się urodziła? Albo ile ważyła? Ile miała wzrostu? O-o. 6 nad ranem, 3,5 kg, 53 centymetry. Byłem tam całą noc. Zaraz po twoich rodzicach wziąłem cię na ręce. Wyglądałaś tak. Wciąż tak wygląda. Dlaczego tak dobrze to pamiętasz? Tego dnia wyjechałem z miasta. Było za małe dla waszej dwójki? Kiedy ludzie się pobierają i mają dzieci, ich przyjaciele, którzy zostają w tyle, czują się trochę niepotrzebni. Błagam, tylko nie mów, że to przeze mnie tu nie zostałeś. Tu chodzi o mnie, to przeze mnie. Twoi rodzice to najwspanialsi ludzie na świecie. Powinieneś polubić też Riley. Ja ją bardzo kocham. W końcu jest taka sama jak jej rodzice. On mnie kocha. Co? Kocha moich rodziców, a ja jestem ich dzieckiem, więc kocha też mnie. Kocha mnie tak bardzo, że nie może na mnie patrzeć. Siedzę tu z wami. Spójrz na mnie. Patrzę na ciebie. Spójrz na mnie. Co? Jesteś jak Cory z włosami Topangi. Masz farta. Mogę powiedzieć coś trochę strasznego? Nie wiem, czy 13-latka mogłaby mnie w jakiś sposób wystraszyć. Zawsze, kiedy mnie widzisz, to uświadamiasz sobie, czego nie masz? Rachunek!